Marek Haremza, podróż oparta na faktach, podróż oparta na faktach, Marek Haremza. Do niedawna sądziłem, że jestem jedynym człowiekiem na świecie, który nie podróżował nigdzie. Absolutnie nigdzie. Ale mawiałem, że podróże kształcą. Tak więc z braku innych intelektualnych rozrywek stwierdziłem, że wybierzemy się wraz z moją dziewczyną do Zakopanego. I tutaj moja refleksja. Polacy nie podróżują. Polacy migrują. Dlatego też nawet na weekendowy wypad zabieramy pół szafy albo i całą, jeśli się zmieści. Nie inaczej było ze mną. Kiedy zapinałem już wypakowaną różnymi rzeczami przyczepkę samochodową, już wiedziałem, że na pewno czegoś zapomniałem. Mimo, że w moim pokoju niosło się już echo. Przezornie rzeczy mojej dziewczyny wysłaliśmy już wcześniej na palecie. Dostaliśmy nawet zniżkę za tonaż. Przerażeni tym, co może nas nauczyć taka podróż, wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy. I tutaj kończy się ta wesoła część, a zaczyna część tragiczna. Podróż bowiem zaczęła się tragicznie. Na pocieszenie dodam, że na początku nie dla nas. Otóż stado małych wróbelków postanowiło przeciąć nam drogę. I prawie im się udało. Tylko ten ostatni, ale mi nie gruchnął maskę, odbił się od szyby i zostawił taki dziwny mas. Naznaczeni tym piętnem bezsensownej śmierci, stanowiliśmy już łatwy kąsek dla pani los. I wtedy się zaczęło. Jakieś korki, zatarasowane drogi. Całkiem znikające zupełnie. Patrzymy, jakiś wypadek. Mam GPS, znajdziemy jakiś objazd. I tak wjeżdżamy sobie do jakiejś wioski. A tam kończy się asfalt. Kończy się wioska, zaczyna się las. I tak sobie jedziemy przez pół godziny, przez te wszystkie wertepy Haszczebłota. Myślę sobie, co jest? Patrzę w GPS, ustawienia trasy, tylko drogi gruntowe. Ale spokojnie już wyjechaliśmy, jedziemy dalej, do momentu, aż przed nami nagle jest... Jedzie sobie złomiarz. Z wózeczkiem wyładowanym całym żelastwem. I jedzie sobie. Powolutku. A my za nim. I z moją słoweńską cierpliwością. A wyprzedzić się nie da, droga kręta, naprzeciwka ciągle ktoś jedzie. I no nie może. Ale wreszcie wypatrzyłem chwilę. Udało się. A potem był ciągnik. I zestaw tirów. I kiedy wreszcie wyjechaliśmy na tą piękną, prostą drogę, gdzie mogliśmy gnać w nieznane, w sumie jechaliśmy do Zakopanego, więc w znane, moja dziewczyna odezwała się złowieszczo w te słowa. Misiu, a będziesz mocno zły? Zapomniałaś czegoś? I tak, i nie. Muszę do łazienki, zapomniałem ci powiedzieć wcześniej. Wiedziałem, że trzeba było wziąć kibel. Tak więc zatrzymaliśmy się, bo cóż tu robić. I czekam. O, jedzie jakiś tir. Drugi. Trzeci. Ciągnik. A na końcu... Złomiarz. Ale nie zrażeni tym, wreszcie dotarliśmy do Zakopanego. Było już ciemno, więc skoro świt, wyruszyliśmy w góry. Uff! Daleko jeszcze? Ile już idziemy? Kiedy przystanek? Co? Zakluczę tylko drzwi. Ale prócz nas były też inne dziwowiska. Równie osobliwe. Na przykład taki motyw nierozważnego misia. Takiego pakera z blondyneczką. Słuchaj, mała, szkoda twoich szpilek na ten pagórek. Wniosę cię na górę.
Misiu, tylko uważaj, bo ty ślisko. Gdzieś w oddali słychać było znajome. Ale wspinaliśmy się dalej. I zaczęliśmy tak marzyć o tym, że jak wreszcie tam wejdziemy, to tam nie będzie nikogo i odpoczniemy sobie, bo... No bo kto by tam właził na taką wielką górę? I kiedy tam doszliśmy, zdjęła mnie zgroza. Ludu pełno, jakby na jakiejś wyprzedaży. Pytam się gościa obok, panie, dają tu coś? Ale spojrzał na mnie jak na kosmitę. Nie? Pokrzepiony jego słowem, stwierdziłem, że zostaniemy tam na noc i poczekamy, aż wszyscy sobie pójdą. I tutaj kończy się ta część tragiczna, a zaczyna happy end. Bowiem skoro świt o 6 rano, wyszliśmy wraz z moją wybranką nad piękne jezioro Morskie Oko. I było tak pięknie tam, tak cudownie. I nie było tam nikogo. No, prawie. Ale nie zrażony tym zupełnie, stwierdziłem, że wóz albo przewóz, teraz albo nigdy. Kochanie, czy wyjdziesz za mnie? I wiecie co? Ona po tym wszystkim się zgodziła. Podróże jednak kształcą. Ponieważ nauczyłem się tam czegoś i was też czegoś nauczę. Jeżeli chcecie, żeby jakaś kobieta przyjęła wasze oświadczyny, najpierw należy ją doprowadzić do czarnej rozpaczy na polskich drogach. Potem należy ją przepędzić przez najwyższe góry. A na sam koniec wywlec półżywą z łóżka. Na pewno się zgodzi. Jeżeli nie dlatego, że jest naprawdę wszystko jedno, to dlatego, że patrząc na ciebie już wie, że nie jesteś najgorszym, co mogło ją spotkać.